Super. Dzięki za przedstawienie nas. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze na sali. Proszę o potwierdzenie. Bo słychać, super. Bo ja będę do was dzisiaj mówić, więc dobrze by było, żeby było mnie słychać. A mnie słychać, bo ja też będę. Okej. Okay. No może zacznijmy od przedstawienia się. Mam na imię Kasia, to moja koleżanka Ola. Pracujemy razem w firmie Strix, dawniej Volt, jak już zostało wspomniane. I będziemy dzisiaj opowiadać o wykorzystywaniu danych w projektowaniu UX. No właśnie, czym się na co dzień zajmujemy? Zajmujemy się projektowaniem rozwiązań omnichannel e-commerce w oparciu o Magento, czyli w skrócie tworzymy użyteczne rozwiązania, interfejsy, wydajne serwisy i wszystko, czego nasi klienci e-commerce potrzebują. Nasi klienci, a właściwie nasi partnerzy, bo takie rozwiązania projektujemy wspólnie. Nie jesteśmy, właśnie to hasło nasi partnerzy to nie jest tylko chwytliwy slogan, który tam fajnie, bo jesteśmy, traktujemy się po partnersku, tylko faktycznie nie jesteśmy software house'em, nie jesteśmy tylko ich wykonawcami, ale wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami i my też mamy wpływ na różne decyzje i również marketingowe, ale biznesowe naszych partnerów, więc tutaj możecie sobie podejrzeć, z kim mamy na co dzień do czynienia. To jest ważne w kontekście tego, że będziemy podawać też różne przykłady z życia wzięte, więc mniej więcej będziecie wiedzieć, gdzie one się znajdują zastosowanie. I na początek pokażemy wam też taki plan naszej prezentacji, żebyście wiedzieli, kiedy możecie wyjść na kawę, jeśli chcecie. Ale oczywiście mamy nadzieję, że zostaniecie przez cały czas. Więc tutaj jest taki krótki jakby rozkład jazdy, tak to nazwałyśmy. I w sumie też ten zwrot nie jest przypadkowy, bo potem też będą takie metafory trochę transportowe, więc jakby ten temat wróci. No i zaczniemy od tego w ogóle dane, z czym to się je, czyli kiedy występują w procesie projektowym, kiedy na nie zwracamy uwagę, jak one się do siebie mają. Potem opowiemy trochę o podejściu do wykorzystywania danych w projektowaniu. Opowiemy o tym, co warto wiedzieć, kiedy korzystamy z danych, czyli dobre praktyki przy pracy z danymi. Pokażemy wam trochę przykładów, jak pracujemy w Strixie, jak wykorzystujemy te dane, w jaki sposób. No i na koniec ostrzeżemy was przed pułapkami, jakie mogą na was czyhać, kiedy korzystamy z danych, kiedy jakoś je interpretujemy i wyciągamy wnioski. No i to będzie. No więc na początek dane. Dane, czyli właściwie co i po co to komu potrzebne. Otóż w biznesie trudno obyć się bez danych, wszyscy dane kochają. Big data to już w ogóle wszyscy kochają mówić o big data i oczywiście nasi klienci zawsze wiedzą wszystko o swoich klientach, skąd oni przychodzą, dlaczego odchodzą, wszystko wyciągają sobie zgrabnie z Google Analytics, przychodzą do nas ze swoimi spostrzeżeniami. No i my jako projektanci, którzy również wykorzystują dane, nie powinniśmy się ich bać. Powinniśmy te dane sprawnie wykorzystywać, bronić się nimi nieco przed tymi złymi decyzjami i powinny być naszym wsparciem, pomocnikiem, asem w rękawie. Trzeba tylko wiedzieć, jak się za nie zabrać. No więc dane jakby towarzyszą nam w całym procesie projektowym, od samego początku do końca, którego jak wiadomo tak naprawdę nie ma, bo te dane zawsze się gromadzą i zawsze są nowe i zawsze trzeba je analizować od nowa. Służą do podejmowania decyzji i argumentowania ich w kontakcie zarówno z klientami, jak i z naszym zespołem projektowym. No i też później, na koniec dnia, ułatwiają ewaluację trafności naszych własnych decyzji projektowych, więc jesteśmy w stanie na podstawie danych weryfikować to, czy nasze rozwiązania są ok, czy coś trzeba poprawić. No więc właśnie, dane nie powinny przerażać projektanta, bo jak przerażają projektanta, to zaczyna się problem. No i data-driven design brzmi super, bo jest to super alternatywa do decydowania o kolejnych etapach procesu projektowego w porównaniu z jakimiś mitycznymi prawdami objawionymi designu, w porównaniu do opinii zespołu albo wyłącznie tego najbardziej doświadczonego członka ekipy, który powie nam dokładnie, co mamy zrobić, bo on już to robił 100 razy i generalnie wie, z czym to się je, wie, że ma wszystko obcykane. No więc w rzeczywistości takie udawanie i zakładanie, że wiemy, czego chce użytkownik, kończy się mniej więcej zawsze tak. Czyli jest to nie mniej, nie więcej obrzucanie użytkowników naszą opinią na temat tego, czego oni potrzebują. Nawet jeżeli te nasze rozwiązania nie są kompletnie bez sensu, one mają sens, one w ogóle znalazły już zastosowanie kiedyś i były wykorzystywane i sprawdziły się, to nie znaczy, że one w tym konkretnym przypadku również się sprawdzą i że będą rozwiązywały problemy naszych użytkowników.
No więc dobrze, wiemy, że potrzebujemy danych, że bez nich obejść się trudno, że jeżeli próbujemy coś zrobić bez danych, to kończy się to właśnie tak. No i w tym momencie mogłybyśmy w zasadzie się ukłonić, wy tam będziecie nam bić brawo, my powiemy super, odkryłyśmy sposób, jak projektować, wystarczy mieć dane. Otóż nie. Nasza praca jest dużo bardziej ciekawa, złożona, stawia przed nami dużo wyzwań. No i dane po prostu nie zwalniają nas z obowiązku podejmowania decyzji, a jedynie nakreślają nam kierunek, w którym my powinniśmy patrzeć i te decyzje podejmować trzeba. No więc dane super mieć, tylko pytanie skąd je wziąć? Skąd zbieramy dane? Skąd one do nas trafiają? Otóż, jak pewnie wiecie, badania jakościowe, ilościowe dostarczają nam również danych jakościowych, ilościowych. I żeby właśnie nie utonąć w ilości i ogromie oceanie danych, warto sobie je tak podzielić, żeby wiedzieć mniej więcej na czym stoimy. I dane ilościowe, jakościowe powinny w udanym projekcie iść na równi. Tak samo korzystamy z danych ilościowych i jakościowych i w równym stopniu powinny wpływać na podejmowanie decyzji projektowych, a wyrzucenie z procesu projektowego którejkolwiek z tych grupy danych może skutkować problemami projektowymi, które okażą się później i niestety zamiast oszczędności w zbieraniu danych dojdzie do tego, że wszystko się sypie i tak naprawdę nie była to żadna oszczędność. Okej, więc jeżeli już te badania do nas docierają, no to wydawać by się mogło, że faktycznie wiemy, czego chcą użytkownicy, dowiedzieliśmy się tego, badania nam to wykazały, mamy te dane i to dopiero jest tak naprawdę początek drogi, bo to, co mówią użytkownicy, okej, jest bardzo ważne i faktycznie powinniśmy się tym sugerować, jednak to jest tylko nakreślenie tej drogi faktycznie. I zadaniem projektanta nie jest spełnienie wszystkich zachcianek użytkowników, nie jest wdrożenie, zaprojektowanie wszystkich rozwiązań, które oni sugerują, a jedynie mając te dane, wrócenie, popatrzenie głębiej i na podstawie tych danych wyciągnięcie problemu, który oni faktycznie mają. To nie chodzi o to, że faktycznie użytkownik nam powie w badaniach, jaki jest jego pomysł na rozwiązanie problemu i my go wdrożymy, jest ok. Chodzi bardziej o to, żeby ten problem na podstawie danych diagnozować i dopiero potem ruszać z projektowaniem. No więc jeżeli bym miała to powiedzieć na tym przykładzie, to trochę tak, jakby Henry Ford zapytał faktycznie ludzi, czego chcą, oni powiedzieli szybszego konia, a on został biologiem i resztę życia spędził na krzyżowaniu koni, żeby uzyskać taką mieszankę, która faktycznie będzie trochę przyspieszać bardziej niż normalny. Otóż nie, on właśnie zdiagnozował to tak, że ludzie potrzebują dostać się szybciej z punktu A do punktu B. Oni nie potrzebują, oni tak naprawdę ich problemem nie jest to, jaki oni mają środek transportu. Ich problemem jest czas dostania się z punktu A do B. Tak samo jak nie jest naszym problemem, kiedy kupujemy młotek, to, że chcemy po prostu posiadać młotek, bo jesteśmy fanami narzędzi i akcesoriów, tylko chcemy przybić obrazek do ściany. I tak naprawdę to jest naszym problemem, a nie to, czym my to zrobimy. No właśnie, no i Kasia już właściwie zaczęła o tym mówić, że możemy podejść do tego wykorzystywania danych na różne sposoby, że okej, jakby możemy stwierdzić, że mamy jakąś informację o potrzebach użytkownika i od razu przejść do tego, żeby rzeczywiście tą potrzebę jakoś zrealizować, no ale możemy też potraktować to dopiero jako jakiś taki początek do w ogóle dyskusji, do zastanowienia się, czy na pewno ta potrzeba to już jest taka potrzeba docelowa, czy może to jest w ogóle początek i chodzi jeszcze o coś innego. Także teraz chciałyśmy omówić trochę te podejścia do wykorzystywania danych w projektowaniu. No i tutaj mam taki rysunek, który rzeczywiście ukazuje to, że z danych możemy korzystać. Możemy korzystać na różne sposoby. No i te sposoby mają punkt wspólny, taki, że dane są dla nas ważne, że używamy ich rzeczywiście. No ale możemy ich używać jakby na różnych etapach, możemy przywiązywać do nich większą lub mniejszą wagę. No i też one mogą być albo decydujące, albo mogą być też takim dopiero początkiem. No i omówimy po kolei te podejścia. Korzystając z tych metafor transportowych, jak już zaczęłyśmy od rozkładu jazdy, to teraz zaczynamy właśnie od pociągu. Pierwsze podejście to jest data-driven. No i możemy to tak właśnie trochę porównać do takiego pociągu, który jedzie po ściśle, jedzie po prostu po torach. Trasa jest już ustalona, wiadomo skąd jedziemy. Jedziemy z Krakowa do Gdańska, powiedzmy. No i mamy ten cel, wiemy jaki jest cel, wiemy co chcemy uzyskać, czego się chcemy dowiedzieć. No i te dane mają nam już odpowiedzieć na te konkretne pytania. A potem decyzje projektowe podejmiemy też bezpośrednio na podstawie tych danych.
No i to jest, z jednej strony to też jest dobre podejście, bo zawsze lepiej jest podjąć jakąś decyzję na podstawie danych niż na podstawie tylko własnych wyobrażeń. Ale z drugiej strony oczywiście są też jeszcze inne aspekty. No i zastanówmy się, czy możemy to zrobić jakoś lepiej. No i to można pokazać już szerzej. Tu już mamy całą planetę oplecioną siecią kolejową. Czyli to jest takie podejście, że rzeczywiście mamy wiele tras, wiele tych pociągów. Dane to nie jest tylko jakiś sposób, żeby dojść z punktu A do punktu B, ale rzeczywiście one jakoś pomagają nam też lepiej zrozumieć ten problem. I widzimy, że możemy te dane pozyskać na różny sposób, możemy jakby korzystać z różnych metod. No i możemy, no właśnie, mamy taki trochę już szerszy obraz tej sytuacji. Ale oczywiście zawsze 3 jest taką liczbą w ogóle ostateczną, więc tu mamy też 3 podejścia. Trzecie jest już w ogóle super, bo mamy zieloną planetę zamiast niebieskiej. Mamy też zieleń, mamy samoloty, więc dzieje się dużo więcej. No i tutaj widzimy, że tak, dane nadal są istotne, ale to nie jest wszystko. Czyli widzimy, że jest szerszy kontekst, że nie możemy tylko polegać na tych danych, że trochę jakiejś naszej intuicji, trochę naszej wiedzy, może nawet niekoniecznie związane z projektowaniem, z danymi, tutaj też wchodzi w grę, że widzimy też, jakie są ograniczenia, w jakim w ogóle obszarze działamy, jakie jest całe środowisko. No i bierzemy pod uwagę wiele czynników. No i właśnie, oczywiście jeśli tak przeszłam przez te jakby 3 etapy, to może się wydawać, że wiadomo, data aware jest super, że to skupienie się tylko na danych jest takie może trochę słabe, no bo to były takie kolejne kroki, jakby coraz bardziej zaawansowane. No ale zastanawiamy się jakby, jakie to ma przełożenie na rzeczywistość, kiedy powiedzmy w projekcie to wygląda bardziej tak, że klient powie nam do końca listopada chciałbym wdrożyć tą funkcjonalność i w sumie nie obchodzi mnie jak to będzie wdrożone, ale to musi być wdrożone, bo konkurencja też to wdroży do końca listopada, bo ma takie informacje. No i wtedy oczywiście trochę nie mam miejsca na to, żeby jakby szukać tych wszystkich możliwych ścieżek, żeby zmieniać jakby punkt swojej podróży, żeby się zastanawiać nad tym wszystkim, tylko mamy bardzo ograniczony czas. No i czy to znaczy, że powinniśmy zapomnieć o tym podejściu? No właśnie nie, to znaczy, że powinniśmy o nim pamiętać, że powinniśmy mieć je zawsze z tyłu głowy, a może nawet bardziej przed sobą. I powinniśmy jakby do tego dążyć i być może wprowadzać jakieś takie może małe, drobne zmiany, jednak chcieć mieć trochę więcej tych danych, jednak zawsze starać się znaleźć szerszy kontekst, czyli jakby wiedzieć, do czego dążymy. Dążymy bardziej do tego, no ale w praktyce to wygląda różnie. No i teraz już przechodząc bardziej do takich konkretów, mając obraz tego też, jakie istotne są dane, jak możemy je zebrać, jakie są do nich podejścia, no to możemy przystąpić do pracy i wiedzieć, że dane powinny być naszym pomocnikiem. Ale żeby były naszym pomocnikiem, no to też musimy jednak zastosować się do paru zasad, właściwie do wielu zasad. No ale chciałyśmy chociaż tutaj przedstawić kilka takich fajnych rad, które Wam pomogą w tym, żeby rzeczywiście te dane były przydatne, żeby mówiły o czymś realnym, dostarczały jakichś informacji. Jakich danych potrzebujemy? O, myślałam, że będziecie się śmiać tutaj, ale może jak się wczytacie, to... musimy się zastanowić, jakich danych potrzebujemy. I jakie dane w ogóle są jakby adekwatne do tej danej naszej sytuacji. No i możemy się nad tym zastanowić. Oczywiście pierwszą rzeczą jest cel. Musimy wiedzieć, jaki jest cel. Ale kiedy już się zastanawiamy, jakich danych potrzebujemy, to możemy przyjąć jakby takie różne podejścia. Pierwszą jest technika magicznej różdżki. Czyli zastanawiamy się, że gdybym miała magiczną różdżkę, to czego bym się najbardziej chciała dowiedzieć o użytkownikach albo w ogóle czego bym się chciała najbardziej dowiedzieć, co by mi najbardziej pomogło w tym projekcie. No i oczywiście
skoro mamy do dyspozycji jakby wszystkie możliwości, to pewnie wymyślimy coś takiego, co nie jest do końca mierzalne. No ale to jest jakiś tam dobry początek i dobry pretekst, żeby zacząć szukać dalej. Potem możemy się zastanowić też z całym zespołem, na jakiej podstawie chcielibyśmy, aby zmierzyć efekt naszej pracy. No i to ma jakby dwie zalety, że z jednej strony rzeczywiście ktoś może przedstawić jakieś inne spojrzenia na ten problem, a z drugiej strony też jakby upewniamy się, że wszyscy mówimy tym samym językiem, że dążymy do tego samego, więc to jest jakby taki dodatkowy, pozytywny aspekt. No i warto pamiętać, żeby nie iść na łatwiznę, czyli nie wybierać, nie decydować się na to, że chcemy znaleźć jakieś dane, że potrzebujemy jakiegoś wskaźnika tylko dlatego, że on się wydaje oczywisty w danej sytuacji, albo że jest jakiś łatwy do zmierzenia. No bo czasem te najbardziej przydatne rzeczy nie są takie proste do zmierzenia. Tutaj tak, wielkość próby ma znaczenie. Oczywiście to zależy też od typu badania, bo jeśli na przykład mamy jakiś prototyp i zrobimy z nim testy z użytkownikami, no to powiedzmy wystarczy tylko 5 użytkowników, znaczy niekoniecznie, ale teoretycznie wystarczy nam może 5 użytkowników, żeby zidentyfikować jakieś największe problemy z tym projektem. Ale jeśli na przykład mówimy już o jakichś testach AB, no to wtedy wiadomo, nie wystarczy wysłać 5 wersji newslettera w jakimś tam wersji A, 5 wersji B, no i wtedy na tej podstawie wyciągać wnioski. Tylko tutaj musimy wziąć pod uwagę też, jakiej potrzebujemy próby. No i to najlepiej by było wyliczyć. Są też takie aplikacje, gdzie możemy po prostu podać to, jaki jest obecnie stan tego wskaźnika, który chcielibyśmy zmienić, o ile chcielibyśmy go zmienić, no i też jaką bierzemy pod uwagę istotność statystyczną tego. Tutaj łączymy dane jakościowe i ilościowe. To jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać. W sumie już też Kasia o tym mówiła, bo pokazywałaś tego mema z danymi jakościowymi i ilościowymi. No ale to jakby zawsze warto przypominać, że też... No, że też jakby dane ilościowe nam odpowiedzą na to, co i jak wygląda dana sytuacja, jak się zachowują użytkownicy, a dane jakościowe powiedzą nam bardziej dlaczego. No i połączenie tych danych to już jest ideał, do jakiego dążymy. I kolejna rzecz to jest nie ufajmy temu, co widzimy. Tutaj co dziwnego jest w tym obrazku. Nie wiem. Co dziwnego jest w tej wronie. No tak, właśnie to jest kot. Czyli zastanawiamy się, czy istnieją jakieś dane, które mogłyby świadczyć o tym, że wcale nie osiągnęliśmy takiego sukcesu. Czyli na przykład w takiej sytuacji, kiedy przeprowadziliśmy już testy i rzeczywiście wzrósł współczynnik konwersji, albo na przykład widzimy, że wzrosła sprzedaż jakiegoś produktu. No ale teraz, zanim zaczniemy świętować sukces, możemy się zastanowić nad tym, czy na przykład nie wzrosła też liczba reklamacji tego produktu albo zwrotów, czy może ktoś przez przypadek nie kliknął, że chce kupić ten produkt, a potem w ogóle będzie rozczarowany, będzie reklamacja i nigdy już nie wróci do tego sklepu, więc musimy o tym pamiętać. No i uważamy na efekt potwierdzenia, który polega na tym, że jakby szukamy jakichś wskaźników, które potwierdzą naszą wcześniej postawioną hipotezę, że jakby jesteśmy na tym skupieni, mamy już tą swoją hipotezę i szukamy czegoś, co to potwierdzi. No i to są takie rzeczy, o których myślę, że warto pamiętać. Okej, dobra. To ja jestem człowiekiem podsumowania, więc niech tak będzie. Mamy do tej pory omówione to, co to są dane, po co, dlaczego, komu są potrzebne. Mamy sposoby patrzenia na dane. Mamy to, jak warto na dane patrzeć w szerszym kontekście. Poznaliśmy dobre praktyki pracy z danymi. No i wypadałoby się zabrać w końcu do pracy, czyli do tego tematu naszej prezentacji, czyli projektowania.
w oparciu o te dane. Projektować można wiele rzeczy, jak wiecie, i są różne metody. Wszystkich nie omówimy, ponieważ nie mamy na to czasu, ale możemy Wam opowiedzieć to, jak my pracujemy na co dzień, jak te dane wykorzystujemy. I to też nie będą wszystkie oczywiście rzeczy, które robimy, ale takie, o których chciałabym opowiedzieć. No więc, jeżeli mówimy o researchu, desk research, wywiady, obserwacje i tak dalej, to jest sposób na pozyskanie danych, okej, czyli no jak to się ma do projektowania w oparciu o dane, o tym miałyśmy mówić. Otóż w researchu marki poznajemy bardzo ważną rzecz, o tym to, co jest też jakby główną myśl naszej prezentacji, czyli o kontekście, w którym będziemy odczytywać i interpretować dane. Tego się dowiadujemy z researchu i może nie wykorzystujemy tutaj danych, ale zdecydowanie kontekst, który poznajemy w tym momencie, jest bardzo istotny. Projektujemy persony oparte na danych. To są persony, które trafnie opisują to, z jakimi użytkownikami mamy do czynienia, bo są bardziej wyważone. Nie są to persony, które jesteśmy w stanie naszkicować, wymyślić w oparciu o szereg na przykład badań kontekstowych, tylko tutaj już wjeżdżają twarde dane, możemy opisać jakieś czynniki demograficzne i tak dalej. Do ich wytworzenia wykorzystuje się m.in. skalę Likerta i analizę skupień. Mapy empatii, które same w sobie są dość takie abstrakcyjne i w ich tworzeniu pomagają nam dane głównie jakościowe, pomagają nam nie polecieć za bardzo z tematem, czyli te dane jakościowe też ograniczyć jakimś kontekstem, informacjami i twardymi danymi. Korzystając z nich możemy widzieć te dane ilościowe w szerszym kontekście, więc tutaj mamy super przykład na uzupełnienie tych danych jakościowych, ilościowych. Jeżeli wpleciemy jedne i drugie w mapę empatii, to będzie ona dużo bardziej wyważona i powie nam więcej. No i takim rozwiązaniem, które jest takie nasze autorskie, jest Fusion Matrix, który tworzymy dla e-commerce. Tworzone na bazie person, map empatii i analizy konkurencji, a efektem jest lista funkcji, której oczekują użytkownicy. No wiadomo, te, które wprowadzimy, te, które wprowadzimy później, te, które nam się marzą, te, które w ogóle są z kosmosu i nie ma na nie szans, chociaż też nam się marzą. Różni się od zwykłej tym, że faktycznie projektujemy ją dla różnych elementów sklepu osobno, czyli na stronie głównej mamy inne cele marketingowe, biznesowe, karcie produktu itd., itd., więc to jest ta różnica. No i zmierzamy powoli do tego, na co trzeba uważać, czyli mając te dane, już mając je w ręce, musimy uważać na parę rzeczy. Otóż pułapki czyhają na nas wszędzie i każda statystyka może być, nawet jeśli prawdziwa, to bardzo myląca. Znacie pewnie miliony przykładów na to, jak danymi można manipulować, żonglować, jak można wprowadzać ludzi w błąd, pokazując na przykład wykres, który leci szalenie do góry, tak naprawdę skala to jeden, więc na to trzeba bardzo uważać i to jest taka lista takich podstawowych rzeczy, których fajnie jakbyście zapamiętali po prostu po tej prezentacji, że na zbyt pochopne wyciąganie wniosków, na brak kontekstu, czyli nie wkładanie danych w kontekst, w jakim mamy do czynienia, na słabą znajomość narzędzi, opowiemy też o efekcie Hawthorna i o błędach poznawczych. No więc na start. Zbyt pochopne wyciąganie wniosków. Czyli co? Mamy tutaj dwa wykresy. Widzicie, że elegancko idą sobie razem do góry. Mniej więcej gdzieś tam się pokrywają. Jest to dość spójne na przestrzeni lat, więc nie jest to jakaś błaha sprawa. Sprawdziliśmy skalę też, żeby była jasność, że nie manipuluje tymi danymi. No i wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że super, te dane są ze sobą jakoś sprzężone. Te dwie sprawy jakoś są od siebie zależne, bo to by sugerowało to, że dość razem idą w czasie. Natomiast mamy tutaj pokazane ilość zjedzenia sera na mieszkańca w stosunku do ilości ludzi, którzy zmarli, bo zaplątali się w pościel. I też możemy być bardzo dociekliwi, na przykład drążyć, czy faktycznie te dwie rzeczy nie mają czegoś wspólnego, ale zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że nie, że tutaj nie ma żadnego wspólnego mianownika i jest to raczej przykład tego, jak należy być ostrożnym, jeżeli chodzi o dane. Kolejną sprawą jest taki przykład z życia wzięty, mianowicie pod koniec września zgłosił się do nas klient, przerażony, właściwie wystraszony, spadkiem konwersji, który nastąpił pod koniec miesiąca, no więc my też jakby czerwony alarm, lampka się świeci, spada konwersja, wiadomo, coś trzeba zrobić, e-commerce. No i zastanowiliśmy się, co my wtedy wprowadzaliśmy. Wyszło na to, że gdzieś te daty pokrywają się z tym, że została wprowadzona nowa funkcja na stronę, ale wydawało nam się, że nie za bardzo ona mogła faktycznie na to wpływać. To była inna sprawa, nie dotyczyła tego problemu. Co się okazało? To jest rzut z Google Analytics. Jeżeli sobie zerkniemy szerzej, czyli z kontekstem na całą sprawę, to się dowiemy, że wcale nie spadła nam konwersja pod koniec miesiąca, tylko ona wróciła do normy.
I okazuje się, że ona wzrosła na początku września i naszym zadaniem byłoby bardziej się zorientować, wow, fajnie, coś pozytywnego wpłynęło na użytkowników, działo się na początku miesiąca, powinniśmy skupić się na diagnozowaniu tego, co sprawiło, że oni chętniej wtedy byli na nas na stronie, chętniej byli w sklepie, jak do tego doszło, niż na tym, ojej, spada konwersja, faktycznie, szukajmy dziury w całym i zastanawiajmy się, co poszło nie tak. Dlatego warto sobie zawsze wstawiać takie dane w kontekście, zawsze wszystko sprawdzić 10 razy, zanim zacznie się pracę nad problemem. I następna pułapka to słaba znajomość narzędzi i tutaj oddaję głos Oli, bo chciała o tym opowiedzieć. Tak, i chciałam opowiedzieć, bo ten obrazek był taki fajny, że jakby chciałam tutaj się włączyć. No właśnie, słaba znajomość narzędzi. Chodzi zarówno o narzędzia techniczne, czyli na przykład o Google Analyticsa, ale też chodzi na przykład o badanie i o to, w jaki sposób zostały przeprowadzone te badania. Czyli możemy z jednej strony na przykład źle interpretować dane z Google Analyticsa, bo powiedzmy nie znamy jakichś pojęć. No i tutaj warto było rzeczywiście, jeśli korzystamy z czegoś, najpierw może zapoznać się z dokumentacją, wiedzieć co znaczą konkretne pojęcia, żeby te dane ze sobą dobrze porównywać. Z drugiej strony na przykład właśnie jeśli mówimy o badania, no to badania też są narzędziem i jeśli te badania zostały przeprowadzone w niewłaściwy sposób, jeśli na przykład pytania były tendencyjne, albo jeśli powiedzmy sposób przeprowadzenia tego badania zmienił się w trakcie, no to też te dane nie będą do końca obiektywne. Czyli jeśli na przykład korzystamy z jakichś gotowych badań, no to też warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób one były przeprowadzane. Też się tym zainteresować, a nie powiedzmy tak bezkrytycznie z nich skorzystać. Kolejna rzecz to jest efekt Hawthorna, czyli sama świadomość udziału w badaniu powoduje zmianę zachowania jego uczestników. Czyli w ogóle też sama świadomość bycia obserwowanym sprawia, że jakby trochę zmieniamy swoje zachowanie. Czyli na przykład jeśli gdzieś jest monitoring, no to też jakby już zachowujemy się w trochę inny sposób. No i to też trzeba brać pod uwagę, jeśli wyciągamy jakieś wnioski. Jeśli na przykład robimy badania z użytkownikami. No cię nie słychać. No i kolejna rzecz, jaką chciałam powiedzieć, to błędy poznawcze. No i tutaj mamy zdjęcie z pingwinami. Jest dużo pingwinów, które wybrałam to zdjęcie dlatego, że lubię pingwiny, że mam całą książkę z pingwinami. I też dlatego, że na tym zdjęciu jest bardzo dużo pingwinów i błędów poznawczych też jest bardzo dużo. Nie będziemy tutaj omawiać wszystkich. Ale wymienimy takie, które rzeczywiście mogłyby mieć tutaj znaczenie. No i na przykład efekt wiarygodności. Czyli zaczynamy oceniać wiarygodność argumentów na podstawie zgodności wniosków z naszymi jakimiś założeniami, które mieliśmy wcześniej. Czyli coś sobie założyliśmy i dokładnie na tej podstawie jakby dopasowujemy do tego dane, które uzyskaliśmy. Efekt zaprzeczania. Czyli to jest taka tendencja z kolei do krytycznego weryfikowania takich informacji, które zaprzeczają naszej wcześniejszej hipotezie. Czyli jeśli coś zaprzecza naszym podejrzeniom, no to wtedy już zaczynamy zastanawiać się, czy na pewno to było dobrze przeprowadzone, czy na pewno rzeczywiście to są wiarygodne dane. Tutaj jesteśmy bardziej podejrzliwi i mniej bierzemy pod uwagę też te dane być może. Efekt skupienia. Czyli to jest błąd w naszej ocenie, który wynika z tego, że za bardzo skupiamy się na jakimś jednym aspekcie, który na przykład nas interesuje, no i możemy przegapić inne rzeczy. Efekt antropiczny to z kolei jest taka tendencja do niezauważenia wpływu sposobu obserwacji na jej wyniki. Czyli jeśli zmieniamy jakiś sposób przeprowadzenia badania, obserwowania, no to też to wpływa na wyniki. Iluzja grupowania. To jest w sumie odnośnik do tego, co pokazywała Kasia z tym serem i zaplątaniem się w poście, czyli że staramy się zauważyć jakieś wzorce, ponieważ człowiek zawsze stara się szukać jakichś podobieństw, jakichś patternów. No i tutaj zauważamy na przykład jakieś wzorce albo korelacje tam, gdzie w rzeczywistości tego nie ma. No i tutaj oczywiście wymieniłam tylko kilka takich błędów, warto by było mieć więcej, ale to jest temat na w ogóle całą osobną prezentację, więc na tym przestaniemy.
Co możemy dodać? Możemy podsumować to wszystko. Jestem człowiekiem podsumowań, jak już wspomniałam, więc tak. Korzystanie z danych jest zawsze spoko. Nieważne, czy uda nam się osiągnąć ten ideał i bycia totalnie świadomym danych, kontekstu i wszystkiego, co jest po drodze, to opieranie się o dane zawsze jest dobre i zawsze jest na korzyść projektu. Dane są naszym sojusznikiem, albo przynajmniej powinniśmy zrobić wszystko, żeby nim były, i one wtedy pomagają nam też w rozmowie z zespołem, z klientem, pomagają jakby uzasadniać nasze propozycje, decyzje projektowe. Trzeba mieć świadomość pułapek, trzeba mieć świadomość tego, że dane bywają takie oszukane i czasami mogą nas prowadzić w błąd, więc opierać się na nich ok, ale zawsze z nutą takiej ostrożności. I zbieranie danych nigdy się nie kończy. To jest proces, który po prostu się zapętla i kolejne iteracje z danymi pokazują nam nowe wnioski. No i to jest właśnie piękne w naszej pracy. Dziękujemy pięknie za uwagę. Jeżeli na koniec jeszcze mogę coś dodać, to dla fanów Gwiezdnych Wojen można porównać dane do mocy, którą można wykorzystać w bardzo zły albo w bardzo dobry sposób i tak samo ona wpłynie na projekt. Dzięki. Oczywiście przyszła teraz pora na pytania. Okej, okay, jest szansa, że ten mikrofon się rozładował w trakcie wystąpienia. No, dlatego nie wypowiedzieć. Okej. Kto ma jakieś pytania? Ktoś chce coś dopytać? Tu jest pytanie, ja widzę. Ja mam pytanie. Tak? Pytanie, jak w ogóle zachęcić do zbierania większych danych, analytics, do patrzenia na szerszego, bo często zdarzam się z argumentem, zrób tak, bo ja tak uważam, że nasi klienci tak lubią, albo nasz użytkownik tak tego chce. I jak w ogóle, ciężko z taką sytuacją dyskutować, jak mówi, że ja tak myślę. I jak... co byście poleciły, żeby jak rozmawiać z tą osobą i jak jednak ją zachęcić do szerszego spojrzenia na problem i zbadania chociażby tych 5 użytkowników i zobaczenia, jak korzystają z naszej usługi? Jak rozmawiać w takiej sytuacji? No tak, wiadomo, to jest trudna kwestia, każdy się z tym mierzy. Myślę, że warto pomyśleć o takim języku korzyści, znaczy powiedzieć też klientowi, co on konkretnie na tym zyska, że rzeczywiście przeprowadzimy to badanie. Właściwie warto mu powiedzieć rzeczywiście, nad czym możemy dzięki temu popracować i skupić się na tym, co zyska klient, przedstawić mu to w ten sposób, bo wiadomo, że jeśli zaczniemy mówić, no tak, to będzie naprawdę bardzo wygodne dla użytkowników, to będzie super i w ogóle to jest bardzo dobre, polecane rozwiązanie, to jakby do nikogo to nie przemówi, a jeśli mu podamy jakieś dane, jeśli powiemy o tym, co on zyska na tej podstawie, no to może być coś, co rzeczywiście do niego przemówi. Właśnie najlepiej doskonale wiedzieć, na czym stoimy, zrobić porządny research przed taką rozmową, żeby dokładnie móc wypunktować zalety, jakie z tego płyną i nie rzucać takimi ogólnikami w stylu, no takie dziewczyny na konferencji nam powiedziały, że to jest super, jak zbieramy te dane i to na pewno dobrze wpłynie na nasz projekt. Właśnie nie, do każdej sytuacji tak naprawdę przygotować sobie listę faktycznych korzyści. Faktycznie to, że my teraz przeprowadzimy takie badanie i z niego wyjdą takie dane, wpłynie na projekt dokładnie tak i tak. I dokładnie to i to możemy zyskać dzięki temu. I mówienie, jakby z doświadczenia wiemy, że mówienie konkretami i faktycznie wyciąganie takiego mięsa z tych badań trafia do klientów najbardziej. Bo nasi klienci bardzo kochają cyferki i dobrze się cyferki zgadzają i te cyferki też do nich najlepiej trafiają. Więc faktycznie najlepiej mieć silne argumenty do tego, żeby dyskutować. Oczywiście nie żyjemy w doskonałym świecie, gdzie zawsze jest czas, gdzie zawsze są zasoby na przeprowadzenie wszystkich potrzebnych badań i tak dalej, ale no, to jest nasza rola niestety, żeby być takim upierdliwcem, który przychodzi i mówi, róbmy te badania, a zróbmy jeszcze to, a może się znajdzie czas, a może się znajdą pieniądze, bo tyle i tyle możemy zyskać. I chodzi właśnie o to, żeby trochę męczyć tym wszystkim i trochę wchodzić na głowę z naszymi prośbami i się nie poddawać, nie zrażać, bo faktycznie jest tak, że jeżeli w projekcie kończy się czas, deadline już jest coraz bliżej, nie ma pieniędzy, to nikt w ogóle o tych badaniach nie chce słyszeć. To jest trudna sytuacja, ale faktycznie wtedy trzeba dać konkrety jeden po drugim, faktycznie co można zyskać z takich badań. I to jest chyba jeden sposób. Dzięki, pieczątka dla ciebie. Tam jest pytanie. Tak? A pytasz o wykorzystywanie danych do projektowania takich przejść? Nie, raczej tego narzędzia używacie, bo dużo narzędzi
Okej, dobra, czyli pytasz ogólnie o e-commerce, a niekoniecznie o nasz temat naszej prezentacji. Okej, no narzędzia do śledzenia ścieżki zakupowej są różne. To też mogą być badania, to też może być, nie wiem, to mogą być też wywiady tak naprawdę i badania do śledzenia ścieżki zakupowej, w którym momencie ona się zrywa, dlaczego, obserwacja użytkowników i tak dalej. Więc to są tak naprawdę wszystkie metody badawcze, jakie są znane w projektowaniu. To są wywiady, obserwacje, desk research, też eye tracking, mouse tracking i wszystkie te narzędzia, których się normalnie używa w każdym innej jakby gałęzi UX-u, tutaj też znajdują w e-commerce zastosowanie. To samo tak naprawdę. Tylko faktycznie trzeba napisać dobry scenariusz do takiego badania, żeby on się skupiał na faktycznie tym, co chcemy zbadać, czyli faktycznie na ścieżce zakupowej na przykład w tym przypadku. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Chcesz coś dodać? Zostawę spoko. Tak? No to są jedne z tych rzeczy, które opisywałyśmy w tej części prezentacji, gdzie było o naszych działaniach jakby w Strixie, w firmie. Okej, no to na przykład ta Fusion Matrix, która jest jakby takim naszym rozwiązaniem. Dzielimy sobie te dane, które otrzymujemy, na dane, które wspomagają nas marketingowo, biznesowo i logistycznie. I dla każdego ekranu sklepu rozpisujemy wszystkie funkcje osobno tak naprawdę. Dla strony głównej, dla karty produktu, dla listy produktów, dla każdego z tych takich e-commerce'owych najważniejszych punktów w portalu. I dla każdego tak naprawdę na podstawie tego, co sobie wypiszemy, na podstawie też person i tego wszystkiego, co stworzymy po drodze, wypracowujemy osobny taki matrix faktycznie wartości korzyści, z którego później korzystamy przy wdrażaniu tych rozwiązań, bo tak naprawdę wiadomo, że wszystkich nie jesteśmy w stanie wdrożyć, ale na podstawie takich macierzy jesteśmy w stanie już złożyć do kupy mniej więcej to, co na którym ekranie jest najważniejsze i ma się pojawiać. Więc to jest takie nasze narzędzie, z którego korzystamy. Z jedzeniem sera, tak. Korelacja, a nie kauzacja. Jakie macie rady, żeby rozróżnić to zainstalowanie aplikacji, a uruchomienie nowej funkcji? Okej. Jest taka lista rzeczy, które należy sprawdzić faktycznie, jeżeli mamy te dane. Generalnie dobrze jest się podeprzeć wtedy innymi danymi i to jest zawsze też rozwiązanie takiego problemu. Jeżeli mamy coś, co w tym przypadku faktycznie to było oczywiste, że i bardzo obrazowe, że te dane niby idą ze sobą w zgodzie, a tak naprawdę są zupełnie od siebie różne, ale w momencie, kiedy mamy coś, co nie jest tak oczywiste i czarno-białe, dobrze jest podeprzeć się innymi metodami jakby projektowymi, innymi technikami i sprawdzić to na podstawie też, nie wiem, przy tworzeniu listy takich rzeczy, które się sprawdza, jeżeli mamy dwie takie wartości od siebie zależne, czyli czy na przykład skala się zgadza, czy to wszystko jest ok, przedstawione na jednym wykresie, ale czy te rzeczy faktycznie zmieniają się w takim, a nie innym okresie czasu. I to jest taka analiza, której nie mam konkretnego narzędzia, które mogę powiedzieć, po prostu jest to analizowanie tego wykresu, rozpatrywanie go w różnych kontekstach na przestrzeni lat, jeżeli on jest na przestrzeni lat albo na przestrzeni innego czasu, wartości i tego też tempa wzrostu dla jednych, dla drugich. No i to jest taka ruchoma kwestia, która bardzo zależy od tego, jakiego typu to są dane. Okej, jest jeszcze jakieś pytanie? Chyba, że tam sobie powiedzenia. Tam na końcu, tak? Powiedzieć po angielsku też? Tego nie przygotowałeś. Nie, spoko. To mam po angielsku też powiedzieć? No tak, więc korzystamy generalnie z jakby tego całego szerokiego spektrum danych. Korzystamy też z, na przykład właśnie z badań ilościowych. I wykorzystujemy przy tych badaniach skalę Likerta, czyli jak pewnie wiecie, to jest skala, gdzie zazwyczaj stosujemy
jakby nieparzystą na przykład liczbę odpowiedzi, kiedy przygotowujemy pytania dla użytkowników, to przygotowujemy też dla nich nieparzystą liczbę odpowiedzi. Każdej odpowiedzi możemy przypisać powiedzmy odpowiednią liczbę 0, 1, 2, 3, 4. No i później możemy to łatwo sklasyfikować. Możemy to jakby też przełożyć na dane. Czyli nawet takie dane ilościowe i powiedzmy jakieś wywiady albo taką ankietę. Możemy też potem przełożyć jakoś na dane ilościowe i to sklasyfikować. Czyli później przekładamy te dane na dane ilościowe i możemy to jakoś porównać. No i też na tej podstawie łatwiej nam jest stworzyć persony. Też do tego wykorzystujemy jakby wcześniejsze wszystkie inne narzędzia, o których mówiliśmy, czyli research, dane z Analyticsa, dane demograficzne o użytkownikach, więc nie wiem, co jeszcze bym... Okay. Jest jeszcze jakieś pytanie na sali? Mamy chwilę, tutaj jest jedna osoba. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób definiujecie cel w pracy na danych? I w jaki sposób nadajecie mu wiarygodności? Czyli konkretnie chodzi mi o to, że jeśli mamy jakieś dane i przeprojektowujemy coś, żeby to poprawić, no to zazwyczaj chcemy osiągnąć jakiś efekt. Czy w ogóle robicie to, czy definiujecie sobie cel, że ma być lepiej? I jeśli tak, to w jaki sposób ustalacie, jaki efekt was zadowala później przy kolejnym mierzeniu danych po wprowadzeniu poprawek? No oczywiście nie możemy definiować sobie celu tak, że ma być lepiej, bo jakby to tak naprawdę nie będzie cel, który potem będziemy mogli dobrze zweryfikować. Też to nie jest cel, za którym jakby wszyscy pójdą. Znaczy powiedzmy ktoś powie, że wcale nie jest lepiej, bo coś tam. Czyli ten cel musi być precyzyjny. No i jak go definiujemy w ogóle? Zaczynamy od tego, że musi być jakaś wizja, jakiś cel nadrzędny, czyli jakby każdy klient też ma jakąś swoją wizję. Właściwie na początku, jeśli klient do nas przychodzi, to razem z nim opracowujemy, jaka jest wizja, jaki jest ten cel, powiedzmy taki główny. No i na podstawie tego będziemy mogli łatwiej też wyznaczać te cele, powiedzmy takie cele bieżące dane do danych projektów, do danych sytuacji. No i żeby to zdefiniować, to też powiedzmy, to nie jest jakiś taki całkiem uporządkowany proces, bo to też zależy od specyfiki sytuacji, od klienta. No ale musimy się skupić na tym, żeby ten cel był mierzalny. I tak jak opowiadałyśmy, właśnie są różne sposoby, żeby to ustalić. Zastanawiamy się, czego potrzebujemy, co tutaj będzie dobre, jakby co nam pokaże, że rzeczywiście zrobiliśmy jakiś postęp. Czyli najpierw może wychodzimy z takich bardziej niemierzalnych kwestii, takich pytań, żeby dojść do takiego bardziej mierzalnego konkretu. I wtedy będziemy mogli to jakoś potem ustalić. Myślę, że tak to wygląda, ale to jest zależne od sytuacji trochę. Nie wiem, czy chcesz. Okej, jeszcze coś dodać, byś przerwała? Nie, tylko pytałam Kasię, czy chcesz coś dodać. No generalnie chodzi o konkrety. Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć celu, który jest jakiś wirtualny, tylko faktycznie liczby, cyferki, o ile, jak chcecie, żeby było lepiej, to o ile lepiej, a nie, że po prostu ma być lepiej. I generalnie... A żeby to było wiarygodne? Żeby było wiarygodne, trzeba powiedzieć, trzeba to zderzyć z wizją wszystkich, którzy biorą udział w projekcie tak naprawdę. To nie może być cel określony tylko przez klienta. Ten cel musi być określony wspólnie. Biznes musi się spotkać z projektantami, z programistami i wszyscy jakby musimy dojść do wspólnego jakiegoś opracowania. I ono wtedy jest wiarygodne, jeżeli wszyscy nad nim pracują. Jeżeli wszyscy są przy określaniu celu, to wszyscy się z nim zgadzają tak naprawdę, bo jeżeli nie, to się dalej nad nim pracuje. Więc on jest wiarygodny w momencie, kiedy jest stworzony przez wszystkie gałęzie tak naprawdę projektu. Czyli w oparciu o wiedzę ekspercką osób centrum. Tak, dokładnie tak. Jakby po trochu z każdej głowy, jak wejdzie do projektu, do określenia celu, to wtedy on jest wiarygodny dla wszystkich.